bańki, wspaniałe, zwiewne, kolorowe bańki mydlane. Mają tylko jedną małą wadę. Strasznie szybko znikają. Co zrobić, żeby zostały z nami na dłużej? Macie jakiś pomysł? No pewnie. Możemy je namalować. Chcecie zamalować ze mną? Do dzieła! Na samym początku zaczniemy malować postać, która właśnie te bańki sobie puszcza. Będzie ona gdzieś tutaj z boku. Namalujemy ją mniej więcej do wysokości klatki piersiowej. Będzie to koło, czyli głowa. Które nie musi całkiem znajdować się tylko na kartce. Może troszeczkę wystawać. Do tego. Taki mały czubeczek, to jest nosek. Usteczka, które dmuchają. Fryzurka. Ucho. Szyjka. Tułów. Oczywiście. Oczko. Oczko w środku jest czarne i przypatruje się puszczanym bańkom. No i tutaj namalujemy sobie tę część. To jest takie kółeczko, do którego puszcza się bańki. I będziemy właśnie je malować. Czyli tutaj takie pod kątem koło, to będzie takie jajeczko. Pod spodem może być oczywiście drugie, bo tutaj też mamy dwa, prawda? Patyczek. Jakiś tam właśnie ten prostokącik. No i rączka, która trzyma te wszystkie bańki. Wycieramy tą część. Wy wycieracie ołówek, a ja zamalowuję oczywiście białą farbką, ponieważ malowałam markerem, rysowałam markerem. Tutaj jeszcze mam niepotrzebny element jakiś. Malujemy twarz. Tą linię też wycieracie, chyba że wasza farba jest kryjąca dobrze, to nie musicie, bo możecie zakryć farbą, ale ja mam bardzo delikatną farbkę, więc muszę zamalować tą linię białą farbką na początek. Szyję. Dłoń. Ten nosek też. Czarne włoski. Ja namaluję, wy możecie namalować jakie sobie tylko chcecie. Ludę, brąz, brązowe i jakie tylko chcecie.
Dowolny kolor bluzeczki. Ja wybrałam sobie niebieski, ponieważ dzisiaj rysuję chłopczyka, maluję chłopczyka, więc niebieski mi akurat odpowiada. Jakieś delikatne tło, bardzo delikatne, do tego użyję farbek akwarelowych. Dużo wody, mało farby. I najlepiej do tego duży pędzelek. Jeszcze czerwone usteczka. Teraz będziemy używali wszystkich elementów, które są okrągłe i od których możemy odbić kółeczko. Mogą to być nakrętki, pokrywki, jakieś takie okrągłe elemenciki. Pokryweczki oczywiście będziemy mogli umyć i zakręcić nimi coś, tak że spokojnie wszystko będzie całe. Nakrętki od butelek. Ja użyję większych nakręteczek, większych pokryweczek. Nawet przygotowałam sobie coś takiego do odbicia. A Wy, jeżeli macie małą karteczkę, to oczywiście używacie głównie takich po nakrętkach. Tylko mam jedną prośbę. Zanim zaczniecie na swojej pracy odbijać, to wcześniej poodbijajcie troszkę na kartce, bo musicie być pewni, że te nakrętki, te kółeczka ładnie się odbijają. Nakładamy na brzegi farbkę, niedużo, troszeczkę, odrobinkę. Ja użyję takiej szarej, ale takiej bardzo jasno szarej i odbijamy na kartce. Ta-da! Różnej wielkości na całej szerokości naszej kartki. Te kółeczka oczywiście mogą na siebie nachodzić. No i mamy już bańki. Nie wiem, czy zauważyliście, ale w bańkach są takie piękne, kolorowe odbicia. Pokażę Wam. Widzicie? Takie śliczne, śliczne. Śliczne okienka po bokach. Czasami na środku można zauważyć, to zależy jak światło pada. Takie okienka z dwóch stron. Będziemy je malować. Do tego potrzebne nam są farby najlepiej akwarelowe. I takie miękkie, pierzaste, delikatne pędzelki. Nakładamy dużo wody, odrobinkę farby, na przykład żółtej, różowej, błękitnej. Czasami zielone tam się trafia. To zależy oczywiście od tła, jakie mamy. Ale zawsze jest żółty i odrobinka różowego. I malujemy po bokach. Z jednej strony. I z drugiej strony. Jeżeli na pierwszej bańce namalowaliśmy z tej strony i z tej strony odblaski, okienka, to na każdej kolejnej z tej samej strony takie same odblaski staramy się namalować. Kolorowe, ale takie same. Oczywiście to mogą być również innego koloru odblaski. Możemy dodać na przykład odrobinkę różowego.
Bardziej na środku naszych baniek namalujemy biały odblask farbą już plakatową i twardszym pędzelkiem. Voilà.